Raz, dwa, trzy. Słychać? Jak pod schodami? Dobrze. Jak to się ubo? Będzie dobrze. Kochani, to jest tak. Teraz już przejdziemy na ty. Ponieważ już jesteśmy na koncercie. Bez względu na ilość elektroniki na płycie, bez względu na ilość gitary z przesterem, zawsze niezwykle ważne dla mnie jest to, żeby piosenka przede wszystkim była możliwa do zagrania na gitarze. I to oczywiście coś z tym Stingiem jest, bo chyba Sting też ma taką filozofię życia, że też bez względu na jakąś tam aranżację stara się, żeby te jego piosenki można było zagrać na przysłowie w ognisku. To jest główny instrument, na którym komponuję zarówno w Romantic Soul, jak i w Riverside. W Riverside gram na basie, no bo wszystkie miejsca inne były zajęte. I to jest niezwykle dla mnie, dlatego chciałem teraz w tej wersji takiej, bez żadnych pogłosów, bez jakichś efektów specjalnych, coś zagrać, poplunkać. No tak poczujmy się, jakby była to zwykła domówka. A to wymaga oczywiście tego, że trzeba niektóre rzeczy przearanżować, więc... I want to tell you about something. You don't talk to me anymore. I want to share my innermost desires. You don't talk to me anymore. I need to show you what I'm like. What I've achieved, what I have understood. And you might tell me you're proud of me, but you don't talk to me anymore. Wanna show you my words on paper, you don't talk to me anymore. Wanna share my life, wanna tell how much I'm sorry, you don't talk to me anymore. Show you what I'm like, what I've achieved, what I have understood. And you might tell me you're proud of me, but you don't talk to me anymore. But you don't talk to me anymore. Falsetów na płytach Lunatic Soul jest znacznie większe. Trzeba kończyć, słuchajcie. Pociąg odjeżdża. Ci, którzy znają Top Secret, ja zawsze się też czasami śmiejemy, jak jesteśmy na trasie, że tam jest taka nasza ulubiona scena w Top Secret, jak człowiek goni drzewo. Jeśli ktoś z Państwa nie widział tego filmu, polecam serdecznie, jest na YouTubie. Ilość falsetów w Lunatic Soul jest znacznie większa niż w Riverside, z tego względu, że zawsze mi się marzył głos kobiecy, ale jakoś nigdy z tymi kobietami na tych płytach nie mogłem się dogadać. Więc śpiewam te falsety i gdzieś tutaj na przykład też czasami trzeba falset, żeby się pojawił. No i cóż, to co jest najważniejsze, to jest to, że ja bardzo często byłem proszony o wytłumaczenie ktoś, co za kobieta śpiewa na płytach Lunatic Soul. I nikt nie był mi w stanie uwierzyć, że to ja, więc na tej nowej płycie napisałem, że na płycie nie ma żadnych kobiecych wokali. I nie ma żadnych gitar elektrycznych. Musiałem to napisać. Naprawdę, wybaczcie mi, ale nie mogłem już dłużej. Oczywiście pierwsze pytanie, jakie padło na spotkaniu w Epiku, to jest, kto śpiewa w chórkach? No, jak to się napisał, więc... To już w ogóle nie ma sensu powiedzieć. Teraz nie wiem, czy mi się to uda, bo nigdy tego nie grałem na żywo. Teraz spontanicznie wpadłem na ten pomysł, więc spróbujmy. When they met after years, one day they went to a hill.
Where the old gravestone stood in a shade lonely. Admiring the city lights, we started a new life. The love was reborn. The old gravestone, forgotten by time, remained in the shade. So joyful, they looked at them smiling, embraced with love. The old gravestone, forgotten by time, remained a shade. The old gravestone, forgotten by time, remained a shade. Gościa, to już jest czas. Słuchajcie, żeby to jest tak, że nie wiem, czy gość będzie miał. Będę miał też prośbę o pomoc, żeby gościa podpiąć. Słuchajcie, Maciek akurat przejeżdżał, pomyślałem, że. Szanowni Państwo, ponieważ nie ma z nami Maćka Goźniaka, nie ma z nami Piotra Kozielackiego, więc nie pozostaje nic innego jak grać. Lunatic Soul, haha. Nie jest taki jeden utwór, który no, jest najdłuższy na płycie, ale w wersji singlowej trzeba będzie go skrócić. To ja zacznę, a ty potem dojdziesz ewentualnie. Inaczej. Wydaje mi się, że... poczekaj, bo tak się tak jakoś tak w ogóle... Ty się pojawiłeś i od razu tutaj myślę sobie Riverside. Nie! Meller Goźniak doda nie. Dobra. No też wiem. Okej, w porządku. Zróbcie restart w tych komórkach. Stop. Dobrze. I teraz play. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. You can say that I'm chasing something that is unattainable. So you know my way to survive. You can say that I'm surrounded by the ruins of my previous life. But I am not a prisoner. I want
to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no scratches in my head. I want to feel what it's like when dreams of us don't leave a mark in my battered heart. I want to feel what it's like when there's no scratches in my hand. I want to feel what it's like when dreams of us don't leave a mark in my battered heart. Różne, dziwne takie, słuchajcie. Z Maćkiem znamy się od dawna. Z Maćkiem poznaliśmy się w roku 93 na Kteriadzie w Aleksandrowie Kujawskim. Czy wiecie, gdzie jest Aleksandrów Kujawski? Czy to jest? Nie, to nie jest, to jest blisko Biorunia. I tam Maciek jeszcze nie był Quidamem, był Deep Riverem. I generalnie jakoś tak się nam udało zbratać i się tak trochę zaprzyjaźniliśmy i potem pisaliśmy sobie podziękowania na płytach. Ja na przykład napisałem na Walking on the Flash Tape Marcin Meller. Maciej Meller. Maciek do mnie zadzwonił i się pyta: ty, a ten Marcin Meller to ja? Mówię: nie. A kto? No i nie wiedziałem wciąż, o co chodzi. Pomyliłem się w imieniu. Przepraszam cię. Naprawdę. Kiedyś też pisaliśmy Marek Niedźwiecki przez D. Dopiero ktoś tam potem po piątej płycie zwrócił uwagę, że to jest przez C. Dajcie spokój. Takie to historie i heheszki. No w każdym razie zmierzam do tego, że Maciej wystąpił na czarnym albumie Lunatic Soul w 2008 roku. Bardzo chciałem, ponieważ oczywiście nie było gitary w zamierzeniu elektrycznej, więc powiedziałem Maćkowi: no słuchaj, jak możesz zagrać, tylko gitary nie ma tutaj, więc no nie wiem, na czym ty zagrasz. No i wtedy stwierdził, że na Ibo. I zagrał Maciej na Ibo, a teraz, ponieważ nie mamy Ibo, to sobie tak poprąkamy po prostu, tak zwyczajnie, bez jakiegoś tam... i tak. Przeniesiemy się do czasów pierwszego albumu. We burn out.
How many times will you poise between all heaven and earth? How many times we die trying for rebirth with a different mass? No matter where we go, souls adrift, never say goodbye. Never say goodbye. Dziękuję pięknie. Maciej, bardzo Duda. Dziękujemy.